Witam, w dzisiejszym odcinku podam wam moje opinie o postaciach z Boruto mieszkających w Konoszce. Chodzi mi tutaj o dzieci, nie jest to w żaden sposób ranking, po prostu postacie i moja subiektywna opinia. Zapraszam. Mitsuki. Postać arcyciekawa, bardzo tajemnicza i silna. Można śmiało powiedzieć, że jest lubiany przez większość i nie bez powodu. Jego decyzje są co prawda bardzo oczywiste, czyli zrobi to, co chce Boruto, natomiast jego siła jest uzasadniona, a tajemniczość wynika z tego, że jest synem Orochimaru. Sarada. Niektórzy ją lubią, niektórzy nie. Spotkałem się z opinią i jednych, i drugich. Natomiast mi bardzo się podoba. Nie jest ultra silna i jest dobra. Nie jest też Sakurą, więc jak dla mnie jest ok. Lubię ją i z niecierpliwością czekam na dalszy rozwój jej fabuły. Boruto. Tutaj niestety nie mam niczego pozytywnego do powiedzenia. Postać zbyt silna, jego wybory są po prostu głupie i wkurzające. Prawda, jest tylko dzieckiem, więc czemu miałby podejmować słuszne decyzje? Ale to nie zmienia faktu, że można go lubić albo nie, a ja jestem w jego antyfanach. W zasadzie obyłoby się to anime bez niego, co jest ironią. Gdy myślałem, że już się naprawia i wpadł w depresję, zaraz znów zaczął być pysznym i zarozumiałym dzieciakiem. Denki. Nie mam pojęcia, po co ta postać znalazła się w anime. Naprawdę, on nic nie wnosi. Jest pozytywną postacią, w sensie takim, że prawie ciągle się uśmiecha i jest miły, ale nic do anime nie wnosi, nie podoba mi się. Metal Lee. Dużo opinii pod moim filmikiem 110 najbardziej wkurzających postaci w Naruto było na temat właśnie tej postaci, tak jak jego ojca i Gaia. Mi osobiście wszystkie te postacie się podobają, zwłaszcza Metal. Jest on w tym anime jednym z niewielu, którzy trenują, dając siebie wszystko i naprawdę mi się to podoba. Jego nieśmiałość jest wkurzająca, ale jest to celowy zabieg, co pokazał odcinek 70, w którym wykorzystał ją tak jak Lee wykorzystał swoje upojenie alkoholowe w Naruto. Iwabe. Tak jak wyżej, on i Metal to postacie ciężko na siebie pracujące. Był arogancki i gardził innymi. Niestety się zmienił za sprawą Boruto i jest aż za miły jak na niego. Ale ciągle go lubię i nic więcej nie mam do dodania. Namida, Wasabi i Sumire. Cała drużyna 15 nie podoba mi się, nie wiem po co są w anime. Shikadai. Wykapany ojciec, nie jest strasznie silny, co bardzo na plus, bo większość jest bardzo przypakowana. Inteligentny, co w jego przypadku jest oczywistością. Chou Chou. Nie lubię jej. Jest strasznie pewna siebie, wkurzająca. Nie podobało mi się to, że poświęcili jej chyba ze 3 odcinki, których nie dało się oglądać. Postać bardzo, bardzo na minus. Inojin. W zasadzie jest to postać jak dla mnie dość neutralna. Jest kilka rzeczy, które mi się w nim nie podoba i zarówno jest kilka, które mi się podoba. Nie będę ich wymieniać, jest w miarę ok i po prostu może być. Nie wiem, czy o kimś zapomniałem, jeżeli tak, to raczej ze względu takiego, że o tych, o których zapomniałem, jest jeszcze mniej do powiedzenia. Zapraszam do dzielenia się opinią w komentarzach. Trzymajcie się, na razie, cześć!